niestety biegły przyjechał i tylko na podstawie no, po prostu spojrzenia na tą ulicę, a nie prac odkrywkowych, czyli co znajduje się pod brukiem, co znajduje się pod gruntem, no, wykonał tą opinię oczywiście istotna. Powodowa, czyli miasto i strona pozwana, czyli firma wykonująca te prace, no nie zgodziły się z tą opinią, wniosły swoje uwagi. Sąd zaakceptował te uwagi i po prostu postanowił powołać zgodnie z procedurą nowego biegłego i mamy nadzieję, że ta opinia i potem postępowanie w przygotowaniu tej opinii i jej zaakceptowaniu przed sądem będzie na tyle skuteczne, że pozwoli to nam rozpocząć jakieś prace remontowe. Kiedy to będzie, nie wiadomo.